wprawia w zastanowienie trzy kalkulacje basenu i praktycznie każde trzy różne. Także tutaj no takie trzy, no były dwie wcześniej, teraz jest trzecia. Dziękuję. 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 Zaraz pan Budzień, następnie się przygotowałem. Pan radny wojewódzki Mirosław Nowakowski wystąpił do marszałka z zapytaniem, co w sprawie szkoły w Gdańsku. I pan marszałek odpowiedział panu Nowakowskiemu, że będzie to, co tutaj zostało przedstawione, że wystąpił do pana starosty i do pani burmistrza o przekazanie tej szkoły. To tyle na ten temat tego projektu uchwały, bo chcę powiedzieć, bo wyjątkowo napływanie nic się nie znam, więcej głosów zabierał nie będę w tej sprawie. Pan Buzień. Proszę. Pan sekretarz. Tutaj tak troszeczkę tak przysłuchuję się i tak dochodzę do takiego wniosku, że takie bardzo mądre przysłowie. Czy jak ja się chcę napić piwa, to muszę browar kupować? Basen jest i on nie zniknie, on zostanie. Natomiast jest bardzo taka niebezpieczna tendencja w mieście, że co nam podsuną do zbycia, to my łapiemy. Kino bierzemy, coś tam jeszcze bierzemy. Niedługo to nie wiem, co weźmiemy jeszcze. Nie wiem, może jeszcze zamek weźmiemy, to się odwali. Warto się zastanowić nad tym i troszeczkę poczekać, bo skoro, znaczy tu ja powiem to się zarobi, że jednak marszałek wie, co zrobić z tym basenem, chce się go pozbyć, najgorzej rzecz biorąc, chce go po prostu kogoś wcisnąć. Nie wiem, czy marszałek się orientował, czy ktoś jest w ogóle zainteresowany, tylko od razu bezpośrednio skierował pismo do miasta. Powiedział, a pogada się, radni wezmą, bo tu w mieście stoi. No niestety, mi się wydaje, że zastanowić się, ta kalkulacja, która tutaj została przedstawiona, mnie nie przekonuje w zupełności. Obawiam się, że do tego interesu możemy tylko i wyłącznie dołożyć. Zgadzam się, Marek, czasami trzeba do interesu dołożyć. Tylko trzeba się zastanowić, czy my musimy dokładnie do tego interesu. Czego do tego konkretnie interesu musimy dołożyć? Mając na uwadze to, że właśnie, jak tam wspomniałeś, będziemy mieli jeszcze lodowisko, do którego prawdopodobnie trzeba będzie dołożyć, to też musimy dokładnie do basenu. Nawet jeżeli ktoś inny weźmie ten basen, wydzierżawi, to wcale nie jest powiedziane, że my drożej zapłacimy za usługę, którą mamy obecnie. Bo równie dobrze możemy zrezygnować. I teraz pytanie, czy ktoś, kto dzierżawi będzie ten basen, zrezygnuje z 250 tysięcy złotych rocznie, które miasto wypłaca. No czy tam 200 tysięcy, no nie będę się tam targował, te 60 tysięcy. Także warto się zastanowić nad tym jednak, moi drodzy Państwo. Pan Budzień, Panie Popielu. Proszę bardzo. Może odniosę się do wypowiedzi pana radnego sekty, że pan w Olsztynie wiedzą, co zrobić, pozbyć się nieruchomości. A uważam to za błąd. Nieruchomości na całym świecie się nabywa dzisiaj. Tym bardziej, że jest to nieruchomość, która będzie służyła mieszkańcom naszego miasta. Nie wiemy, kto, jakie stanowisko tutaj zajmie marszałek w tym momencie. A jeśli będzie naprawdę chciał się pozbyć tego obiektu i ten obiekt wpadnie, że tak powiem, w ręce instytucji, firmy, która na przykład otworzy działalność typowo komercyjną i bardzo ograniczy dostęp naszych szkół. Ale teraz też płacimy. Ale płacimy, a zobaczymy ile zapłacimy. Nie powiedziałem, że zapłacimy drożej. Masz tą pewność? Nie mam tej pewności, ale będę miał większą pewność, jeżeli ten basen będzie w rękach miejskich. Jeżeli lekką ręką dajemy na różne rzeczy, nie będę tu ich wymieniał. Po kilkadziesiąt tysięcy, po ponad 100 tysięcy. Rzeczy, które trwają kilka godzin, a czasami kilka minut. To co to jest te 500 tysięcy, czy niech będzie 600 tysięcy w skali rocznej za basen? No. To jest moje takie... Dlatego będę głosował za przejęciem basenu. Panie Popielu, prosimy o głos. Pan Nowakowski, pan Kończyk. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. 30 lat spędziłam na Sikorskiego 3. Jako nauczyciel zawodu kształcący pielęgniarki. I przysłuchując się tutaj dyskusji, począwszy od pisma, które skierował do pana marszałka, tak zrozumiałam, pan Nowakowski, śmiem twierdzić, że za tą całą sprawą coś się kryje. Ja nie należę do polityków, którzy się domyślają, czy dokolwiek, ale wydaje mi się, że sprawa od początku nie toczy się tak, jak trzeba. My się zastanawiamy nad basenem, a przecież, proszę państwa, tam dzisiaj uczy się ponad 200 osób, dzieci bardzo często biednych, z biednych środowisk. Bardzo często nie tylko z Giżycka i powiatu giżyckiego, ale była to szkoła regionalna. Młodzież reprezentująca jakiś makroregion. Biedny, popegeerowski. Szkoła, która posiada internat.
gdzie korzystają dzieci z tego internatu. Niejednokrotnie nie stać te dzieci na to, żeby wykupić śniadanie i kolację, a jedzą tylko obiady. I taka jest rzeczywistość. Pracują na basenie ludzie. My się nigdy nie zastanawiamy nad tym, my tylko mówimy o komercji, o biznesie, o interesie, o pieniądzach. A tam pracują ludzie. Tam są sprzątaczki, kucharki, tam są kasowe, tam są osoby ratujące życie. I tak jak tutaj padały te zdania, że świetnie, że jest ten basen w Giżycku, bo nikt go stąd nie zabierze. Nie wierzę w to, że go ktoś kupi i wystawi cenę nie wiadomo jaką, bo nie będzie to interes. Nie ma tu u nas milionerów w Giżycku. A ktoś z Warszawy na basen do Giżycka nie musi jechać, bo nie będzie jechał. Więc wydaje mi się, że trzeba troszeczkę poczekać. A pytanie mam do pani mówisz, czy Sejm Wojewódzki, skoro mamy tutaj radnego pana Nowakowskiego w Sejmiku, podjął uchwałę na ten temat, jest uchwała, która jest do realizacji w jakimś okresie czasu? Nie widać, tylko jest jakaś taka kombinacja. Nawet jeśli dyrektor przedstawił dwie czy trzy propozycje rozliczeniowe. Pierwszy wariant to był do października, jak państwo pamiętają. Była to prognoza jakaś, prawda? Potem państwo wiedzą, ci, którzy pracują w szkołach, dyrektorzy i nauczyciele, jak wygląda koniec roku w budżetówce, jak wygląda koniec roku w szkole, że trzeba wydać pieniądze po prostu szybko. Raz, dwa, nawet zakupy robić na styczeń, luty, marzec. Tak było i nie wiem, co jest. Ja chciałabym zwrócić uwagę na to. Nie wierzę w to, panie starosto. Jako byłam też radną i znam sytuacje powiatowych szkół i wiem, jak wyglądają sprawy budżetu powiatu. Nie wierzę w to, że ta szkoła będzie istniała w powiecie. Nie jestem za bardzo przekonana. A chcę zwrócić państwu uwagę i w Polsce już w tej chwili bardzo dużo się mówi na ten temat. Kształcenie pielęgniarek leży, nie ma ich w Polsce. Będą tworzone szkoły najprawdopodobniej też na poziomie szkół średnich. Ja nie mówię, że nie. Ale potrzeba taka istnieje, bo już chorzy na oddziałach zostają, no nie ma takiej obsady, jaka powinna być, a standardy unijne mówią naprawdę bardzo dużo. Więc ja chciałam zasygnalizować tylko ten fakt, że ja mam duże wątpliwości, ja nie umiem je sprecyzować, o co tu chodzi, ale chyba o coś chodzi. Dziękuję. Może wyjaśnię krótko. Jeśli chodzi o wiedzę radnego wojewódzkiego w jakiejkolwiek sprawie, to radny posiada ją wtedy, kiedy jest projekt uchwały w tej sprawie. Żeby mógł zaistnieć projekt uchwały na szczeblu sejmiku wojewódzkiego, no to musiały być dopięte konsultacje właśnie ze starostem i z burmistrzem Giżycka, żeby pan marszałek mógł przygotować projekt uchwały. Jeżeli takie domówienia się skończą, porozumienia, to wtedy marszałek przygotuje. Jeśli nie, no to być może będzie inna kwestia i wtedy radni wojewódcy będą mieli wiedzę w tej sprawie. Pan starosta prosi o wyjaśnienie. Proszę państwa, chcę zapewnić, że jeżeli będzie taka wola radnych odnośnie przejęcia basenu i my przyjmiemy szkołę, chcę państwa zapewnić, że ta szkoła będzie tak długo funkcjonowała, jak młodzież będzie pukała do jej drzwi, jak się po prostu będzie chciała kształcić w tej szkole. Być może, że tutaj na miejscu trzeba będzie też rozmawiać o nowej ofercie edukacyjnej. Pomimo to, że mamy finanse, jakie mamy, chcę powiedzieć, że nasza oferta powiatowa szkół ponadgimnazjalnych jest na tyle bogata i ciekawa, że do naszych szkół per saldo trafia w granicach 100-150 młodzieży więcej, aniżeli kończy.